No niestety, przegraliśmy mecz, który na pewno chcieliśmy wygrać. Chcieliśmy go rozstrzygnąć troszeczkę w inny sposób niż to się normalnie robi. Chcieliśmy przetrzymać pierwszą połowę, która nam chyba się udała, bo ustawienie, którym wyszliśmy, sugerowało ustawienie defensywne. Myśmy po prostu szukali swojej tak zwanej szansy w jednej kontrze. I ta pierwsza połowa była taka sobie różna, natomiast druga połowa zdecydowanie inna. Poszliśmy na tak zwaną wymianę ciosów z biegiem upływu minut. Zaczęliśmy przechodzić z systemu w końcu na 4-4-2 i mieliśmy swoje sytuacje. I goście mieli swoje sytuacje i my. Prawda jest taka, że kto by strzelił tą bramkę, to by ten mecz wygrał. I jedyna rzecz, złość, taka wściekłość, to jest tylko to, że jak się dostaje bramkę z tak zwanego niczego. No, nie można takich bramek tracić. My tracimy je regularnie w każdym meczu. Raz ten. Bo mówię, gdyby przeciwnik strzelił bramki z sytuacji tych, których miał, takich prawdziwych piłkarskich, to wiadomo, nikt by nie miał pretensji, bo tak to jest w piłce. A tutaj niestety z niczego bramka, 5 minut do końca. No i wszystko pokrzyżowało tak naprawdę, bo ja swoim zawodnikom mówiłem, że my szukamy w tym meczu, chcemy go wygrać dla siebie, przede wszystkim dla kibiców, których dzisiaj troszeczkę było i wiadomo, że oni też są zniecierpliwieni. No i wiadomo, przeciwnik w tak zwanym zasięgu. No niestety nie udało się, mówię po raz kolejny, ta nasza skuteczność jest, znaczy ona nigdy nie była dobra, także tutaj akurat nic się nie zmienia, ale w błędach, które popełniamy, w prostych błędach, my zawsze tracimy po takim błędzie głupim bramkę, tak było właśnie dzisiaj. Tego szkoda, ale mówię, ta młodzież, która z meczu na mecz coraz więcej wkłada serca, wiadomo, że to są jeszcze też niektórzy młodzi bardzo chłopcy i pewnie rzeczy od nich nie można aż tak dużo wymagać, chociaż to nie jest żadne usprawiedliwienie. No niemniej mówię, szkoda, że akurat z takich sytuacji straciliśmy prawdę, bo gdybyśmy my ze swoich sytuacji dwóch, które mieliśmy w drugiej połowie, naprawdę, już nie mówię o Michale Kochanowskim, no jeden na jeden trzeba trafić bramkę, strzelić bramkę i wtedy my wygrywamy ten mecz. Niestety nie udało się, bo ta bolączka skuteczności jest naszą taką piętą achillesową. Dlatego przegraliśmy właśnie spotkanie w głupi sposób. Gratuluję przeciwnikowi, wiadomo, oni walczą troszeczkę więcej niż my, bo nasze szanse na to utrzymanie praktycznie już ich nie było. Natomiast oni jeszcze jakieś tam mają. No ale mówię, myśmy chcieli wygrać to spotkanie, nie udało się. Z niecierpliwością, z utęsknieniem czekamy na to zwycięstwo, bo mówię, to zwycięstwo jest potrzebne dla tych, w szczególności młodych zawodników, dla tego klubu, dla tych kibiców, a tak zawsze będzie się wkładała nerwowość, zawsze będzie się wkładała złość i ludzie będą mieli dzisiaj pretensje, bo to jest normalne, jak się przegrywa mecz za meczem. No tyle mówię, no może w następnym meczu akurat. Nie sądzę, że ta skuteczność się poprawi w jakiś sposób, bo my tak naprawdę nie mamy aż takich super snajperów, ale może w końcu ktoś ze stoickim spokojem sytuacje, które mamy, wykorzysta i może my będziemy się cieszyli zwycięskim spotkaniem. Dziękuję.